Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć coś o posiadaniu dzieci. No cóż, nie chcę posiadać dzieci. Koniec audycji, pozdrawiam, cześć. A nie ma, nie ma tak łatwo. Kurwa, tak by się chciało, co? A to nie ma tak prosto, trzeba swoje odsłuchać. Szanowni państwo, wielu ludzi chce mieć dzieci, wielu ludzi sobie planuje życie. W taki sposób, że urodzenie, znaczy urodzenie no, rodzi dzieci kobieta. Póki co, bo to technologia idzie tak w zastraszającym tempie, że kto wie, może jeszcze za mojego życia mężczyźni będą rodzili dzieci, żeby było porówno. Tak więc, szanowni Państwo, kobieta póki co rodzi dzieci, mężczyzna powinien zarabiać, chociaż to już teraz jest wszystko tak wymieszane, że już nie wiadomo, co kto robi. Te role się strasznie zmieniają. No i wielu ludzi sobie planuje tak, że będzie miało dzieci jako jakąś taką misję życiową, jako coś, co ich spełni, coś, co napisze im dalszy scenariusz życia. Szanowni Państwo, posiadanie dzieci jest oczywiście rzeczą niezwykle ważną rzeczą tak ważną, ponieważ zależy od tego przetrwanie ludzkości. Proszę sobie wyobrazić, że bez dzieci upadną wszystkie religie, nawet te największe, ale także te małe, upadną wszystkie państwa, wszystko upadnie. Bez dzieci ta planeta stanie się za jakiś czas, kiedy nasi starsi z nas, starogwardzistów, można by to tak powiedzieć, umrą. Dlatego te mechanizmy sprawiające, że rodzą się dzieci są tak strasznie silne i często... Różne społeczności próbują wziąć te tabu, jakim jest seks. A seks przede wszystkim jest nieprawdopodobnie potężną siłą, która właśnie służy do tego, żeby się pojawiały dzieci. I różne społeczeństwa próbowały to okiełznać. Jak to okiełznanie wychodziło, to widać najlepiej na przykładzie, gdzie islam jeszcze ma takie, jakby to powiedzieć, brutalne prawa, gdzie młode kobiety są kamieniowane za zdradę, mają męża, ale. Wolą kopulować z fajnymi przystojnymi, jak twierdzą naukowcy z mężczyznami, którzy mają jak najbardziej symetryczną twarz, bo to oznacza zdrowe geny, w miarę wysoki poziom testosteronu, który to wysoki poziom jest w stanie wytrzymać tylko bardzo zdrowy organizm. No i sobie kopulują z tymi chłopakami, mimo że wiedzą, że będą umierały w straszliwej hańbie, nie tylko w hańbie, ale i w bólu. Popęd jest tak duży u młodych kobiet. Że ryzykują straszliwą śmierć w męczarniach i publiczną hańbę, żeby tylko kochać się z młodym, przystojnym mężczyzną. Więc to jest chyba odpowiedź na pytanie dla mężczyzn, którzy mówią, że ich myszka taka nie jest, ich myszka ich nie zdradzi. No cóż, nawet gdy jest groźba kamieniowania, to myszki zdradzają swoich brodatych misiów. Tylko, że tam akurat brodaci misiowie e, zamiast skulić uszy po sobie i udać, że zdrady nie było, to albo podrzynają gardło, albo mordują. Nie mówię, że tak wszędzie jest w islamie, ale są takie e, rejony, są takie e, nawet można powiedzieć państwa, gdzie ten islam jeszcze taki ma takie bardzo brutalne zasady. I nawet mimo tego kobiety zdradzają. E, nie trzeba być jakimś e, filozofem seksu, żeby sobie zdawać sprawę jaka ruja wszędzie wokół nas panuje i właściwie wszystko się kręci wokół dupy i seksu. Zobaczcie, wszystkie reklamy. Tam jest roznegliżowana kobieta. Chcesz coś zareklamować, musisz dać ładną kobietę. Sam widzę, że jak nagram jakąś audycję i dam jakiś fajny obrazek, no to, to, to jak dam jakąś ładną kobietę, to jest dużo wejść, to od razu. Czyli patrzymy, patrzymy na obrazek, ten obrazek wzbudza w nas bardzo silne emocje, bo ma wzbudzać. Mamy się rozmnażać, no i wtedy ktoś sobie wchodzi od, i słucha na przykład audycję o tym, jak się oświecić. No, co ma kobieta z oświeceniem, z przebudzeniem wspólnego, to ja nie wiem. Natomiast tak to działa, że jeśli w audycję o oświeceniu dam ładną kobietę, to więcej ludzi tę audycję wysłucha, mimo że tam nie będzie ani słowa o kobietach. Tak strasznie silnie działa to programowanie. Dlatego trzeba sobie powiedzieć, że rodzenie dzieci jest czymś, co. Natura musiała tak załatwić, żeby, żebyśmy tak przede wszystkim robili te śmieszne ruchy. No seks jest, szanowni państwo, seks jest ukrywany ogólnie, ponieważ jest śmieszny. Może nam wydawać się interesujący, jak jesteśmy podnieceni, no, ale gdy człowiek już załóżmy wyrzuci z siebie całe nasienie i już tak nie chce mu się kopulować, organizm wycofuje pożądanie seksualne po to, żeby uzupełnić naboje w magazynku. Wtedy spójrzcie na film porno na przykład. Cała kopulacja wydaje się, że wręcz żałosna. Dwoje ludzi ocierających się o siebie, żeby jak najwięcej rozkoszy z tego było dla nich. Żeby wyciągnąć jak najwięcej tej jedwabistej przyjemności, którą się odczuwa. Także, szanowni Państwo, seks został stworzony po to, żeby zmusić dwie istoty ludzkie, dotarła, do, dokładnie dotarła, a później, żeby latami wychowywać dziecko. Tam jest cała masa pewnych programów, które. Mm, dostajemy z genami od rodziców i te programy się u nas uruchamiają. Tak? Ja, ja czytałem, jaka jest cała masa różnych reakcji hormonalnych. No na przykład mężczyzna, jak ma małe dziecko, to mu spada poziom testosteronu, tak? Żeby tym dzieckiem gdzieś o ścianę nie rzucił, jak będzie ciągle płakało i srało pod siebie. Słuchajcie, to tak to natura obmyśliła, że, że to jest coś nieprawdopodobnego. To, to są takie zmiany w organizmach rodziców, gdy się pojawia dziecko. No ale teraz Czyli wiadomo, natura sobie tak to zrobiła, że czujemy niesamowity popęd seksualny, no i największą rozkosz czujemy, gdy ejakulujemy w partnerce, tak? To jest największa poszukiwana przez koneserów rozkosz. Właśnie dlatego jest największa, ponieważ jesteśmy nagradzani i motywowani, popychani do tego, żeby zapodnieć kobiety, żeby się pojawiło dziecko czyli rodząc się dostajemy taki program, który nas wręcz nie do tego zmusza, czy nas zmusza tak bezpośrednio? Tak, zmusza nas bezpośrednio, ponieważ mamy pożądanie, więc nie mając kobiety czy to kobieta nie mając w sobie mężczyzny, odczuwamy pewien rodzaj rozdrażnienia, delikatnego frustracji, im większy popęd, tym większa frustracja. A gdy się przytulamy do przedstawiciela przeciwnej płci, czujemy Przyjemność, satysfakcję, rozlewające się ciepło i tak dalej, i tak dalej. Chyba Państwu nie muszę tłumaczyć, że jest to przyjemne. Jest. Jest to najsilniejszy narkotyk, natura musiała nam dać bardzo silną motywację do tego, żebyśmy chcieli kopulować, podejmować gigantyczny wysiłek, żeby się rodziły dzieci. Ja teraz Państwu powiem. Czy ja czuję popęd, ja oczywiście czuję popęd seksualny, no to to jest oczywista sprawa. To jest bardziej oczywista sprawa niż to, że, że po dniu następuje noc, a po nocy dzień. Natomiast czy chce mieć dzieci? I to jest właśnie bardzo ciekawa, myślę, sprawa, ponieważ są jakby dwie części człowieka, czyli świadoma i podświadoma. I te dwie części człowieka mogą mieć różne pomysły, na tę samą sprawę. No ktoś powie, no głupoty, gada. Tak? A co jest z palaczami papierosów? Jedna z jego części świadomość wie, umysł wie, że siebie zabija człowiek paleniem papierosów. Ale jest w człowieku taka część, która nie poddaje się takiej świadomemu wpływowi i tenże biedulek jest ciągle zachęcany do palenia papierosów. To samo jest z alkoholem, z hazardem, z narkotykami. Wiemy, wiemy dokładnie, że się tym mordujemy. Ale jednak mimo wszystko ciągnie nas, żeby sobie zapalić papieroska, wypić flaszeczkę, tak, wciągnąć sobie coś do noska, sapy, czy dać sobie po prostu pożyle, jakąś tam marihuanę. Jak to mówią starsi ludzie. Także, szanowni państwo, są dwie części człowieka. Ja Państwu powiem, że jedna z moich części chce, chce tego doświadczyć, a druga tego nie chce. Powiem Państwu, dlaczego o tym mówię? No, dlatego, że. Przeszukując portale randkowe, trafiłem dwa dni temu na jednym z portali randkowych na dziewczynę, która wzbudziła we mnie, teraz właśnie na tę panią patrzę. Ta pani ma około tam 20- kilku lat. Ona mi się bardzo podoba. To, co widzę, mi się podoba, bo ta pani nie pokazała wszystkiego dużo pokazała, ale na pewno nie wszystko. I to, co pokazała, mi się bardzo podoba. Jest bardzo atrakcyjną dziewczyną, i tak sobie zacząłem wyobrażać. E, specjalnie tak robię, podpuszczam własną poświadomość, czyli sobie na przykład coś wyobrażam. Wyobrażam sobie jakiś, jakąś sytuację, a później sobie delikatnie siadam, i tak z dużą uwagą obserwuję, w jakim kierunku to będzie szło. Dlaczego? Dlatego, że przy pewnych wyobrażeniach odpalają się programy genetyczne służące przedłużeniu gatunku. Ja sobie obserwuję, jak ta moja wizja, którą sam sobie jakby przedstawiłem swojemu umysłowi, jak ona się rozwija. I nagle tak patrzę, patrzę i tak z coraz większym przerażeniem obserwuję, że tak, no, no, no bardzo mi się ta dziewczyna podoba, tak, że chodzimy razem, że dawa ją zaobrączkować, zapłodnić. Oczywiście myśli o seksie bez prezerwatywy, żeby w niej kończyć zawsze, bo to jest takie... Najwyższa rozkosz, tak? Latex wstrzymuje, no ale latex to jest zbroja, która niejednego mężczyznę uratowała przed straszliwym losem. Szanowni Państwo, a co to się tutaj dzieje z takim Markiem, że on tę zbroję zdejmuje? Czy on oszalał? Czy on jest jakiś z metalu, z tytanu? No nie, Szanowni Państwo, uruchamiają się programy i tak obserwuję, obserwuję... I patrzę na tę dziewczynę, i tak sobie przypominam te wszystkie, te wszystkie lata, jak się nasłuchałem, właśnie takich historii. Jak to było cudownie, dokładnie wszędzie te same mechanizmy słyszałem. Ludzie mi jak to się mówi, z ząb, w ząb, to samo, ząb, w ząb. Słowo do słowa dokładnie to samo opowiadali, i niestety za każdym, za każdym Bożym Razem kończyło się to w straszny sposób. Okazywało się, że ta cudowna, rozumiejąca nas partnerka zmieniała się po jakimś czasie. I to też są oczywiście często wina tych programów genetycznych. No ludzie, no jak dziewczyna, którą zapłodnicie, prawdopodobnie wy, bo na samo wspomnienie o testach DNA jest wrzask, nienawiść, frustracja, groźby wyrzucenia z domu. No jak jej mówisz, że, że to jest jednak twój dom, to z błyskiem w oczach odpowiada, no zobaczymy, czy to jest dom. No już szybciutko uszy po sobie kładziesz, bo jak się dowiesz troszeczkę, jakie jest prawo w Polsce... Straszne, patriarchalne, które broni kobiety w każdym, dosłownie, każdym względzie, to szybciutko uszy kładziesz po sobie, no chyba że jesteś głupiutki, no to wtedy jesteś hardy, zostajesz nagrywany, zakładają ci niebieską kartę i tracisz praktycznie wszystko. Jeśli będziesz miał dużo szczęścia, to nie trafisz do więzienia, ale jak tego szczęścia nie będziesz miał i trafisz na myszkę, która jest kumata albo ma jakieś kumate przyjaciółki, no to trafisz do więzienia tam twój los. No, zależy, jak cię gdzieś tam zamkną w ochronkach w jakieś, pod jakąś dobrą celą. Może parę razy dostaniesz, tylko w pierdol i się skończy, a może być dużo gorzej. Więc no, niestety, no żyjemy w takich czasach. Podjąłem się próby uświadamiania ludzi, i, i próby się kończą. To chyba już Państwo doskonale wiedzą, jak się te moje próby, jak mi odpłacono za to, za próbę polepszenia życia w naszym narodzie. Nie daj, Panie Dobry Boże, pomagać komuś, i czasami to się człowiek mówi a chuj im w dupę, po prostu niech sobie wchodzą, niech cierpią, no ale człowiek jakoś taki ma wewnętrzny imperatyw, że chce, tak, i dostaje w pierdol życiowy i potem znowu mówi, że chuj im w dupę i znowu regeneracja i potem znowu i się tak rzucam, 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 a to chyba wszystko jest gówno warte i, i tyle. No ale no nic, nic, jestem coraz bardziej z tym wszystkim zmęczony, Yy, zmęczony, widzę, że to, szarp to szarpanina, tak jak mucha, yy, mucha w tym <laughs> mucha w pajęczynie się tylko, no ale dobra, no niech będzie, że zarabiam sobie z tego pieniądze, jakieś książki piszę, że jest to mój zawód, ale no człowiek wiadomo, no chciałby dużo, dużo więcej, tak na pewnym etapie, jak już mam te pieniądze, że mam na te ciuchy, już przestało mnie to cieszyć, że mogę sobie pójść do sklepu kupić ciuchy, Dawniej marzyłem, żeby mieć samochód z pełnym bakiem benzyny. Sobie nocami wyobrażałem w trakcie bezsennych, pełnych rozpaczy i myśli, pełnych lęku o moich finansach. Marzyłem jak to jest mieć pełny bak w samochodzie. Teraz to wszystko mam i to wszystko jest puste, pozbawione sensu. Ja bym po prostu chciał zrobić rewolucję na całym świecie, rozpętać piekło. Znaczy piekło w takim pozytywnym sensie. I to, to wszystko przestaje bawić, te pieniądze, to wszystko, I co z tego, że sobie mogę bluzeczki kupić, co, co z tego, skoro ten system, on mnie po prostu tak, on, on mnie tak w jakiś sposób wzywa do siebie, żebym, żebym go obalił, że no, no to tylko do, to daje satysfakcja, tak, to napiszę książkę jedną do roku, zarobię na tej książce, jakoś tam sobie będę normalnie z tego żył i tyle, ale to nie jest to, no, chcę więcej. Po prostu no, chcę czegoś więcej i czuję, że mnie ciągnie do wyższych celów, ale, ale widzę, że to tak trochę jakbym uderzał w ścianę. Chyba uderzanie głową w ścianę jest w sumie przyjemniejsze niż to, co robię. I chyba bezpieczniejsze też. Tak więc, szanowni państwo, wracając do tego wszystkiego, no, patrzę sobie tak na tę niewiastę, patrzę sobie tak, wyobrażam, ależ to mam wyobrażenia, szanowni państwo, pachnąca, taka, no, taka mała dziewczyna. Lubię małe takie kurduple, karakany, bo to fajnie ja się wtedy męsko czuję. 20 cm mniej ode mnie. No, w kłębie taka niewielka. No, to się utyje, jak poczuje wiatr w żagle, bezpieczeństwo. Będzie miała za sobą umowę prawną, to utyje dziewczyna. Chyba, że ma dobre geny. Ładne ma palce u dłoni. No, trochę ma rzadkie włosy. No, i, i ogólnie taka z twarzy taka myszka. No ciekawe, no musiałbym ją okiełznać. znać. Ale piękna linia bioder. Wspaniałe łudo dalej nie widzę. Fajna taka do przytulania. Kurwa, przytuliłby taką dziewczynę. Buziaczka by jej dał. O takiego. Ja to pocałuję jak dążyłam. O tak całuję. O mnie nie ma przebać, że tam coś, tam, coś tam. Zasypuje pocałunkami całe, całe ciało. Nie no, bez przesady. Kurde, całe ciało to nie część Na pewno staram się prawie cały korpus <laughs> Korpus delikti Szanowni Państwo Zdycham sobie tak Zdycham sobie, Pan dobry Bóg Tylko słyszy te moje Te moje cierpienie wewnętrzne No i powiem Państwu, że mm, Musiałbym sobie wychować tę dziewczynkę Żeby była pokorna I żeby no, chodziła tak jak trzeba Żeby chodziła to jest ciężka praca wychowawcza, dydaktyczna, ale potrafi też dać dużo satysfakcji i odcisków na palcach od klapsów. To jest nieodłączny element wychowawczej dekoracji. Szanowni Państwo, oczywiście, nie zachęcam do przemocy, że to, to jest oczywiście jasne. To są tylko takie klapsy edukacyjne, tak, dydaktyczne. Szanowni Państwo, wracając do tematu, tak obserwuję, obserwuję i tak nagle w jakimś takim epicentrum, gdy ona mi się podoba, tak gdy już tak całkowicie jestem władcą jej ciała i umysłu, co jest, Szanowni Panowie, Panowie, bo Panie to wiedzą, co jest bardzo iluzoryczne, nigdy nie będziemy posiadali w pełni kobiety, nigdy jej w pełni nie zdominujemy. Dlaczego? Ano są takie programy genetyczne. Poza tym normalni ludzie, którzy mnie słuchają, którzy nie są psychopatami, no nie mają takich inklinacji <noise> dlatego trzeba kobiety w klatkach zamykać e, nie no żartuję, żartuję oczywiście i tak sobie myślę tylko tak państwu opowiadam taki eksperyment myślowy tak mówię, gdy ona już tak się stara, jest taka miła nadskakuje mi, tak? walczy o swego samca alfa głaszczę po brzuszku, mówi Maruś jeszcze jedno ciasteczko jeszcze masz tu batonika, ty taki jesteś wspaniały brzusio, masz jak ja to kocham no, i teraz tak sobie człowiek patrzy na tą samiczkę w takim poczuciu triumfu, takiego wulgarnego triumfu męskiego. I tak sobie mówi, a może ją zapłodnie, żeby już był spokój, tak? Zalać, szybko zalewać. Czekajcie, jak to było, tak tak właśnie bety tak mówią. O kurwa, jaka dziewczyna, szybko zalewać, zanim kto inny zaleje. No, nie wiadomo kolego, czy to, to tak ty byłeś pierwszy w, tych, w tym wyścigu. To może tylko tę prawdę może ci tylko dać dobry pan Bóg albo testy DNA. Z tym, że pan Bóg no, jakoś się nie kwapi, a testów DNA panie bardzo nienawidzą, więc, więc trzeba robić je w tajemnicy. No i pojawia się we mnie taka myśl, żeby zapłodnić tę niewiastę, żeby ją szybciutko zalać, żeby jak to się mówi oznaczyć ją, oznaczyć ją, zapłodnić. No i tutaj się pojawia myśl. No cóż szanowni państwo, po zapłodnieniu przeważnie pojawia się dzidzia. A ostatnio nagrywałem państwu audycję. To jest coraz więcej cudów, szanowni państwo. Chłop jest bezpłodny, bo ma munkowiscy dozę, ale i są dzieci, i to trójka. Widzicie, jakie to cuda, no. Także niepokalane poczęcie. Oczywiście kobieta się do tego nie przyznała. Może Duch Święty przyszedł. Zresztą w tamtym przypadku kobieta chciała, żeby dzieciaki miały żydowskie imiona, może to faktycznie, bo przecież pamiętajmy, że Duch Święty w obrządku katolickim, to Duch Święty nie jest żadną taką międzynarodową osobowością prawną, nie jest też Polakiem, tylko tak jak Pan Dobry Jezus jest e, Żydem, tak, Matka Boska e, Maryja była Żydówką, Święty Józef, no, są tacy, co mówią, że był takim pierwszym rogaczem, e, no to też był Żydem, no to w związku z tym należy uznać, że i Duch Święty, który przyszedł, był Żydem, Zresztą u Żydów mówi się, że ojciec jest nieważny, niczy się matka. Więc skoro Matka Jezusa była Żydówką, a rolę taty spełnił Duch Święty, no to można by tak założyć, tak, że, no, że też jest Żydem. Więc szanowni Państwo, no tak to jest w tym wszystkim. No wszędzie Żydzi, tak, w gazetach Żydzi, w, w przemyśle filmowym Żydzi. No banki to tylko Żydzi w sumie głównie. No, no, wszędzie Żydzi, tak? No, w religii klękamy przed Żydami, no i wychodzi ktoś i mówi, że my jesteśmy antysemitami. No przecież, tak, klękamy przed Żydami. Mamy u Żydów w bankach pieniądze. Żydzi nam obiecują, tak? Ostatnio w postaci pana Balcerowicza, że będą emeryci drinki pili za 20 lat na Bizie. No i tak Żydzi nam obiecują. Żydzi w religiach nam obiecują życie po śmierci, Żydzi w bankach nam obiecują, że jak weźmiemy te kredyty we frankach, czy tam jakieś inne rzeczy, tak, no to będziemy szczęśliwi, będziemy mieli pieniążki, eee, no, a, a, a inni Żydzi nam inne rzeczy obiecują. No jakoś dziwnym trafem z tych obietnic nic nie wychodzi. <laughs> także szanowni państwo. Hmm, także szanowni państwo, no, tak to wygląda, więc a więc e, chciałbym Państwu powiedzieć, że się trochę przeraziłem, bo to mówię, Maruś, stop! Bo te marzenia cię doprowadzą tam, gdzie nie powinieneś dojść. No, ty chłopaku już sobie za dużo wyobrażasz, gdzie ty taki stary dziad po 40 taką modną 20 zapładniać? Teraz to młodzi oni mają inne priorytety, no ale sobie tak wyobraziłem, taka męska duma. Domek bym jakiś zarobił, no cóż, no, wziąłbym się do roboty, ona by mnie na pewno wspierała tak myślę, Mariusz by zaczął gdzieś tam występować, jeździć po Polsce, jakiegoś busa bym kupił, wziąłbym jakichś dwóch sprytnych, barczystych chłopaków do obrony i do pomocy, no i bym robił wykłady po całej Polsce, może bym gdzieś po Polonii, miałem jakieś tam zaproszenia do Anglii, żeby jechać nie tylko, więc może bym sobie robił jakieś takie tournée, no i tak, no jakoś tak wyszło, no ludzie po prostu lubią mnie słuchać, Stanąłbym sobie z tym mikrofonem, godziny odklepał jakieś gadki, no i kasiorkę bym czerpał, no i moja ukochana by tutaj zapodniona była, gdzieś tam w Polsce bym domek jakiś kupił na kurzej łapce i ona by tutaj dbała o ciepło domowego ogniska, Maruś by zapierdalał po Europie z turnę i, i gadał ludziom różne rzeczy ciekawe, takie jak teraz i czerpał za to kasiorkę, więc byłoby i na samochodzik dla dziedziusia. I na jakieś fajne mieszkanko, i jak taką rodzinkę bym zrobił. No ale mówię, Maruś, stop, stop, ty masz inne cele, bo ja mam inne cele. Ja tu nie przyszedłem po to, żeby robić sobie dzieci i, i tak żyć, bo to robić dzieci to jest dużo chętnych, którzy sobie dzieci zrobią. Nie musi tego każdy robić, a na pewno ktoś, kto. Ma jakieś cele. Ale szanowni malinie, bioder. Aż bym ją złapał za włosy. Posiadłbym ją całą. <noise> Dobra, zamykam zdjęcie tej niewiast. Jak sobie spojrzę na tę bioderka z dupką, jak to jest wspaniale zarysowane. To powiem Państwu, budzi się we mnie zwierzę i to nie jest, szanowni Państwo, jakaś tchórzofredka czy jakiś kred, tylko to jest, szanowni Państwo, to jest, to jest, to jest co najmniej lis na tą kurkę. I ona jest taka rudowa. Ma rudą... Marudą sukieneczkę, spódniczkę, aż bym ją zerwał, bym ją a potem bym jej kupił nową. Widzicie? Widzicie, co to, co się dzieje ze mną? Czy Państwo to widzą, co się po tej 40 stało ze mną? Jakie ja mam chore myśli, wyobrażenia? Przecież to mnie w kaftan trzeba, do tworek mnie zamknąć trzeba. Przecież ja się nie nadaję do życia w normalnym społeczeństwie. Więc powiem Państwu, że chyba sobie. Hejtery, tyle tych donosów na mnie wysyłają, to ja też wyślę donos na siebie, że jestem psychicznie chory, żeby mnie zamknęli. I powiem Państwu tak. Powiem Państwu, że no, dlaczego nie chcę mieć dzieci. Powiem Państwu, że nie chcę mieć dzieci chociażby z tego powodu, że może inaczej, może źle zacząłem. Pragnienie takie genetyczne, żeby zapodnić swoją samicę jest pragnienie takie, żeby żeby ją zalać tak jak to mówią młodzi teraz, zalać pod korek do pełna, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, bardzo kurwa jego mać chętnie, o przepraszam, przykrołem e, i powiem Państwu, że to pragnienie jest e, jakaś tam duma że synki ładnie by się rozwijały no na pewno by była tak, no to jest oczywiste, że jakbym widział, że moje synki się jakoś fajnie rozwijają e, gorzej z córkami, tak natomiast jakieś cynki się fajnie rozwijają, no myślę, że to byłoby miłe, tak? I wiem, że już na tym etapie kończą się przyjemności. Natura właśnie tak to zrobiła, że rodzice zakochują się w dziecku, które tam w okresie od, no kiedy już przestaje tak nieświadomie walić ku psztale, gdzieś od wieku dwóch lat do, żeby Państwu nie skłamać, do siódmego roku życia, może do ósmego, jest po prostu kochany, zwłaszcza w tym okresie 3-5 lat. Od 3 do 5 lat jest słodziak, taki dzieciak, i rodzice się w tym dziecku naprawdę. Tylko mówię normalni rodzice, normalni rodzice się w tym dzieciaku zachowują, zakochują, Na no, później jest już równia pochyła, tak. Zaczyna się dojrzewanie, bunt młodzieńczy, zaczynają się jakieś narkotyki, kolesie, dziecko może być chore, może umrzeć, tak, no bywa, zdarza się. Może jakieś decyzje podjąć, no ja bym miał na przykład syna, który by korwinistą został, no to trudno, no syn to syn, niech zostanie, z tego się wyrasta, tatuś też był. E, także szanowni państwo, czy, e, czy, czy pastwiłby się nad słabszymi, e, to bym nie odpuścił, mógłby być gejem, mógłby być korwinistą nawet, o nie daj panie dobry Boże, e, mógłby zostać jakimś nie wiem, no hejterem, no nie, hejterem to nie. Ale powiem Państwu, że jakbym zobaczył, że się paswi nad słabszymi, to, 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 to grubo by było. To od razu babę do komórki, pas biorę i pracuję nad gówniarzem. Żadne tam nowoczesne metody. Pierdolenie wyfiakowanych psycholoże, które gówno, gówno widziały i gówno wiedzą o życiu. Bierze się pas, z synem się załatwia temat i mu się tłumaczy. Najpierw się synowi tłumaczy, ale tak, żeby wiedział, skąd wieje wiatr i się bacznie obserwuje. Jeśli to nie działa, to jest pas nigdy bym dzieciakowi nie odpuścił, jeśli bym zobaczył, że się na słabszych wyżywa. Jakby się moje dziecko na słabszych ludziach wyżywało, to bym temat załatwił. Jakby babsko jeszcze darło japę, to i bym z nią temat załatwił. Nie ma pastwienia się nad słabszymi, nie ma pastwienia się nad zwierzętami, no trzeba dać zwierzęto, zwierza zwierzaczki trzeba dać, żeby się rozwijała wrażliwość, a jednocześnie pamiętajcie, że jak dziecko rozwija wrażliwość, niestety ten świat jest jaki jest, to moje dziecko by ćwiczyło od małego bok zapasy MMA, coś by się wybrało. Żadnych tam siłowni innych. Po prostu MMA, żeby się umiało napierdalać przy okazji nauczybym dzieciaka posługiwania się jakąś bronią i tyle. Im większa wrażliwość, tym większa musi być tarcza obronna przeciwko gnojom z tego świata, bo tu jest cała masa ludzi, którzy widząc słabą osobę to chętnie by z niej sobie skorzystała, jakby skorzystały, to ja bym się po tych osobach przyjechał. O kurwa, to z dzieciakiem to już by nie było. Nie byłoby litości. Ale powiem państwu dlaczego na tym dla mnie przy okazji kończy się kończy się jakaś taka no kończy się pożądanie tego stanu, żeby być ojcem, żeby mieć dzieci. Ponieważ wielu mężczyzn i kobiet mówi o takim argumencie, że dziecko to jest przedłużenie mnie, że to tworzenie nowego umysłu. Ja Państwu powiem właśnie, że ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym tworzeniem nowego umysłu. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że wierzę w reinkarnację. To, że wierzę w reinkarnację, nie oznacza, że ta reinkarnacja istnieje. To jest chyba oczywista sprawa. Ale ja w to wierzę. Wierzę, że ten człowiek, który się pojawia, ma bardzo. Póki co, słaby komponent. On dopiero dojdzie do głosu, tak od, od wieku 33 lat, mniej więcej. To się zaczyna w życiu człowieka mocno pojawiać, tak wyklarowywać. Głębszy sens życia to jest moim zdaniem dusza. I to nie jest żadna taka pusta kalka, pusta kartka papieru, którą socjalizacją, wychowaniem zapisujemy. I wielu psychologów, ale takich prawdziwych psychologów, powie wam, no, że są życiowe sytuacje, że. Rodzi się chłopiec czy, czy dziewczynka, i ma, macie rodzinę, gdzie jest naprawdę wszystko ok, ludzie są w miarę ogarnięci, nie ma patologii, nie ma wyzwic, dziecko było kochane, a po prostu wyrasta diabeł wcielony, tak? Albo wyrasta ktoś, kto, no, no nie, wiadomo co, nie wiadomo skąd się to bierze. Ja wierzę, że to się bierze z duszy. Właśnie dlatego nie mam tego poczucia świeżości, gdy rodzi się dziecko, że to jest właśnie kartka do zapisania. Moim zdaniem to nie jest żadna kartka do zapisania. My możemy zapisać oczywiście tę osobowość, ale i tak główne skrzypce będzie grała dusza. Czyli ten dzieciak, który się rodzi, już kiedyś żył. Ale uwaga, to nie jego umysł, który będziemy kształtować, nie jego osobowość żyła wcześniej. Na przykład rodzi się dzieciak, nazwiemy go pięknym imieniem Marek. To nie Maruś żył wcześniej. Marusia my stworzymy w procesie socjalizacji. Maruś będzie obserwując się, uczył życia, uczył wzorców. Marusia będziemy programowali. Powtarzaniem mu pewnych rzeczy. Zresztą Maruś będzie obserwował sam się nauczy. Ale ten główny, główny ciąg w jego życiu, to, w jakim kierunku on będzie podążał, to jest właśnie dusza. I tego za bardzo nie zmienimy. Dlatego, że to był człowiek, który już żył. Żył bardzo wiele razy, czy na tej planecie, czy na innych. Jest nieskończona ilość żyć, to, to, to się rotuje. E, ja w to wierzę. I ta dusza mogła być różnym człowiekiem. Mogła być genialnym lekarzem i dzieciaka będzie pchało do medycyny. Dusza mogła być mordercą z poczuciem winnym, więc albo może dążyć znowu do dodawania bólu ludziom, albo może dążyć ta dusza do pokutowania. I wtedy dopiero się zaczyna, gdy dzieciak jest mądry, ładny i po prostu sobie pierdoli życie na każdym możliwym etapie, albo wchodzi w alkohol, narkotyki i się upadla, upadla się strasznie. I teraz uwaga. Otoczenie chce tego dzieciaka ratować. Sam maruś, czyli osobowość, chce tego człowieka ratować, ale dusza chce tylko i wyłącznie cierpieć. I zdaniem niektórych można coś z tym zrobić, a zdaniem niektórych trzeba to po prostu czekać. Więc szanowni Państwo, ja nie mam z powodu wiary w reinkarnację takiego poczucia świeżości. Oto ja tego synusia wychowam na swoje podobieństwo. Na jakie swoje podobieństwo, jak. Główny aspekt tej istoty to już dawno, dawno żył i prawdopodobnie nie ma z nami nic wspólnego. A no właśnie, my możemy stworzyć, zapisać tylko umysł. No to nie jest tylko, to jest bardzo dużo, ale dużo, dużo, dużo więcej zajmuje ten aspekt, który przechodzi, czy to jako dusza, czy też jako pamięć rodowa, czy jakoś próbowali stworzyć takie pojęcie pola morfogenetycznego, czy może jako genetyka. Gdzieś tam wybiły geny z jakiegoś tam pra-pra-pradziadka. Zresztą to sobie panie często tłumaczą, że 10 pokoleń wszyscy biali, pani wyjeżdża do, do nie wiem, do Egiptu na wczasy i 9 miesięcy po tych wczasach się rodzi piękny Murzyn, a pani mówi: Jak już chłop nie wierzy w ducha świętego, to, to zaczyna mówić, że tam gdzieś 20, nie wiem, dwa tysiące lat temu mieli Murzyna w rodzinie. No, nawet są panowie, którzy, którzy się z tym godzą. Także Szanowni Państwo, chcę Państwu powiedzieć, że ja już nie mam tego poczucia świeżości. Poza tym, wolność w wychowaniu dziecka, jaka to jest wolność? To jest taka wolność, jak, jak się mówi, że człowiek jest wolny, tak? No to ja pamiętam, jak zaczęła się u mnie choroba objawiać, nie było zasiłków, nie było nic, pracy nie mogłem żadnej znaleźć. No, wychodzę z bloku, brzuch mnie napierdala, mogę pójść w lewo, w prawo, do przodu albo do tyłu, albo wrócić do domu. I to jest taka wolność. Jaka wolność? Musisz wychować syna czy córkę zgodnie z danymi kulturalnymi, cywilizacyjnymi normami w otoczeniu, w którym jesteśmy i tyle. No jaka to wolność? Tworzysz kolejnego klona, tworzysz kolejnego klona, który będzie wykorzystywany. Korporacja religijna już tylko czeka, żeby temu dzieciakowi wmówić poczucie winy. Wtrącić do podświadomości bardzo silny wzorzec Boga, który Umiera na krzyżu, jest słaby, bezradny, bez sił. Stworzyć temu dzieciakowi w głowie, małemu bezbronnemu dziecku, silne poczucie winy za zabójstwo Boga, bezradnego Boga, stworzyć mu bardzo silne poczucie winy za wiele rzeczy, grzech pierworodny, no, dlatego się powtarza moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Albo Panie, nie jestem Ciebie godzien, albo Panie, słowo, a nieby dlaczego moje dziecko miałoby nie być godne Boga. Przecież ja bym w życiu nie pozwolił, żeby moje dziecko szło jeszcze za moje pieniądze, żeby powtarzało rzeczy. Ja bym powiedział właśnie, synuś, ty jesteś godny Boga. Jak najbardziej Pan Bóg jest dla ciebie. Tylko musisz sam go poszukać, bo takie jest nasze życie, że trzeba go szukać. Zobacz, jaka to jest przygoda dla dziecka mojego. I to jest właśnie wielka krzywda, którą rodzice robią dziecku, mówią, Bóg jest taki, taki, śraki, owaki, on jest tu i tu, i tu. Jak chcesz z nim gadać, wiadomo, on milczy, musisz taką, taką modlitwę zrobić to jest wykastrowanie z duchowości dzieciaka. To jest duchowa kastracja dziecka. Dziecko małe jest odkrywcą. Ono jest wszystkiego ciekawe, ono wszystko odkrywa, bo chce poznać świat, w którym przyszło mu żyć. Jeśli powiesz dziecku, że Bóg to jest taka istota, która go bardzo, bardzo kocha, która jest bardzo, bardzo fajna, ale ten świat polega na tym, że trzeba znaleźć tego Boga, jest to dosyć trudne, ale są tacy, którym się to udaje, no to dzieciak zaczyna poszukiwać a to żabę dotyka, a to na drzewo się wspina, może tam Pan Bóg będzie, spada sobie kolano, rozwala, a to koleżance wsadza rękę pod sukienkę, może tam Pan Bóg jest. Tak, to tak właśnie dzieci szukają, Szanowni Państwo, jest bardzo urocze. No to gdzie tam? no Dzieciak do lodówki jakieś ciastka podja, może w ciastku jest Pan Bóg? I szuka, i kto wie, co to dziecko znajdzie? Może to dziecko znajdzie więcej niż my, dorośli, zaprogramowani przez te wampiry, ubrane na czarno. Nienawiści do samych siebie, bo tym jest właśnie poczucie winy, montowane dziecku, które jest takie ufne i niewinne. I właśnie moim zdaniem, księża to są z tych słów Jezusa, kto uczyni krzywdę temu najmniejszemu z nas, ten sobie lepiej, żeby kamień młyński już szyi zrobił. No, szanowni Państwo, jest dziecko niewinne, tak? Dziecko niewinne, które ma szansę jakąś boskość znaleźć. I przychodzi ksiądz, smutny ksiądz który mu zaczyna dawać do głowy takie sugestie, że jesteś winny, tak. To ty się przyłożyłeś grzechami do, do ukrzyżowania Boga. No wy sobie to wyobrażacie? Bierzesz takiego małego Polaka, małego, pięknego chłopca czy dziewczynkę i mówisz im, że, że on jest winny tego, żeby, że Żyda zabili ukrzyżowali 2000 lat temu. Czy wy to czujecie? Ludzie mówią, że ja drwi albo z nienawiścią to robię. Ja nigdy z nienawiścią nie robiłem. Ja po prostu. Po pierwsze, nie wiadomo, czy Jezus istniał, a po drugie, jeśli istniał, to ja zawsze powtarzałem, że ja bardzo temu Jezusowi współczuję, bo ukrzyżowanie to jest straszna śmierć. Chociaż przy, przyznam Państwu szczerze, że czytałem o dużo gorszych rodzajach śmierci, bez przesady. Wyobraźcie sobie powolne na, nabijanie na pal, albo wleja, wlewanie do dupy rozgrzanego oleju, a są jeszcze lepsze numery. Zobaczcie sobie na średniowieczne narzędzia tortur. To wam oko zmieleje. Krzyż przy tym to jest, szanowni państwo, w czasy w Ciechocinku, na wiagrze. Szanowni państwo, takiemu małemu, bezbronnemu, słodkiemu dzieciaczkowi, ja bardzo lubię dzieci, ja bardzo lubię przytulać dzieci. To, to zobaczcie, jak to brzmi w tych czasach. Kurwa, to jakby jakaś pedofilia była. No ale tak to jest, że, że, że taki starszy pan już czuje jakiś pociąg, tak, do, do tego, żeby mieć, przekazać swoje geny młodzieży i sobie dzieciaczka przytulić, ja bardzo lubię. I małe dziewczynki, i małych chłopców przytulać, jest... i też bym buziaczka dał, ale bez podtekstu seksualnego, bo kiedyś się bawiłem z małymi dziećmi, ja to po prostu bardzo lubię. Ale wiem, że to jest, tak robi się, te, te hormony układają w organizmie, to jest po to, żeby tatusiek się zakochał w dzieciach, a potem jest już <grywka> równa w dół, tak? Narkotyki, bójki, kumple, co ty, ojciec, wiesz, nie pierdol, kurwa, ziomki moje wiedzą, moje ziomki znają prawdę, tak? I bach, w przy przy a ty siedzisz i nie wiesz, co robisz, tak? Kurde, nie wytrzymujesz, jeb, mów ryja i tyle. Chcesz być, kurwa, dorosły? Chcesz być ziomkami? To ci tatuś pokaże, jak z ziomkami się robiło. No. Także tak, szanowni państwo, eee, ja się tego boję, że jakbym poznał tę dziewczynę, wiecie co, ja do tej dziewczyny bo czuję, że coś, coś mi odwali niedługo e, i wiem, jak do niej napisać, natomiast napiszę do niej, obrażę ją po prostu. No, szanowni państwo, to jest, to jest sprawa wyższa. No, że sprawi jej przykrość. No cóż, no takie jest życie. Napiszę do niej, że no, coś przykrego do niej napiszę, niech mi wyzywa, żeby nie było szans na to, że coś będzie. <laughs> Albo im napiszę, słuchaj, hej, e, chętnie cię zapłodnie, nie? Albo coś jeszcze. Nie no, kurde, jeszcze się spodoba. jej tak. Słuchaj, Damulko. Słuchaj, Damulko. Mam IBS, jestem straluchem bez matury. Mam hejterów, którzy, jeśli się z Tobą będę spotykał, Ciebie też będą dojeżdżali, wysyłali do nosy na Ciebie. A w ogóle to bym się w Ciebie schlapał bez lateksu, nie? Bo jesteś fajna maniura. O, coś w tym stylu. A jak się jej spodoba? <laughs> o kurde, nie, to już ja ją brażę. Nie przejmujcie się o mnie, już ja znajdę jakieś przykre słowa, szanowni państwo. Żeby się to wszystko założeniem rodziny nie skończyło, ale podoba mi się. Aż ona ma... Aż ona ma tę linię tych bioder do, do tego, aż bym ją złapał jak niedzieć swoje objęcia, ażbym tak ścisnąłbym z całej siły. Ażby w całe powietrze wyleciało z jej pół by prosiła resztką powietrza, Maruś, daj złapać oddech, a ja powiem wtedy pocałuj mnie. Pocałuj mnie, ale tak z języczkiem. No, a co to, kurde? Kurwa! Jestem K no, ależ piękną tutaj ma tę linię tych bioder. Ależ ta spódnica opina no, jej. Gdybym ją złapał, także za szyję wpiłbym się jej w usta. No. Muszę sobie to stłumić jakoś. Tylko jak? Kurwa, jak to stłumić? Może będę bron przyjmował. Zaraz pojadę na shopping do biedronki. To zawsze pomaga. Szanowni Państwo. Dlatego właśnie jestem na nie, jeśli chodzi o posiadanie dzieci, bo oczywiście do tego aspektu genetycznego, do tej całej seksualizacji, do tego, że sobie człowiek by chciał taką przygruchać taką malutką dziewczyneczkę, znaczy w sensie tej mojej żonki, zaobrączkować, zalać pod korek, niech w domu siedzi i obiady gotuje, a ja będę jakieś tam biznesy robił, no to powiem Państwu, że. Jej rodzina z przyjaciółkami wynocha od razu, bo to ja dobrze wiem, jak to pachnie. Zresztą niedługo nagram o koleżankach waszych kobiet audycję, jak to, jak to w praktyce wygląda, tak? Bo jest teoria koleżaneczek i jest w praktyce. Przypomnijcie mi, proszę. Także, szanowni Państwo, taka duchowa chęć, taka wyższa, wyższe poczucie misji ode mnie odpada, bo po pierwsze, to nie jest żadna czysta kartka papieru. Po drugie, ta wolność w wychowaniu tego dziecka. No jaka to wolność? No, jedno dziecko ma no, już ten świat wszystko widział, tak? Jedne dzieci smutne, drugie, jedne ekstrawertyczne, inne i... introwertyczne. No i to tak, no, jedno takie, drugie takie, ten świat już wszystko widział, więc jakby nic nowego nie tworzę. A później jeszcze patrzeć, jak córka z jakimś chłopem jest i mówi na koniec, jeszcze mi powie tato, jesteś mi nienawidzę cię, zdychaj. A ja już będę siwe włosy miał 60 parę lat na karku. Nerwy zniszczone, nerwy, zęby wyjedzone z nerwu wychowania, a potem na koniec jeszcze kopa w dupę dostanę. Nie, nie, szanowni państwo, ja się muszę zająć czymś innym. Ja się muszę zająć pisaniem książek, przemowami, edukowaniem ludzkości w pewnych kwestiach, w których się trochę znam. I tyle, no i tyle. Chociaż też jest inne wyjście, szanowni państwo, założyć jakąś sektę. Pamiętajcie, że sekta od religii odróżnia ilość wyznawców. Czyli jeśli jest 500 wyznawców, no to mamy sektę, ale jeśli będzie 5 milionów wyznawców, to już mamy, można by powiedzieć, w sumie prawie oficjalną religię. Więc dobre byłoby tak, jak moi wyznawcy biorą piękne żony, no i taki rytuał jest, że co roku muszę zapodnieć 10 kobiet. To byłoby najlepsze. A wyznawcy wychowują. <noise> Także sama rozkosz, tak, i, i zero konsekwencji. No to byłoby najlepsze. Albo zostać jakimś znanym dyktatorem, mieć swój własny haremik. Słuchajcie, ja bym to w prosty sposób robił, bo to już w naturze było. Wziąłbym tego, 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 tego co tam w tej klitce pod schodami mieszka, tego jakże on tam detektywa wziąłbym sprzedawcę bądziewiczych, wziąłbym burczymuchę, dałbym im bardzo dobre życie, nie jakieś tam ochłapy, które zarabiają, nie jakieś tam stare samochody. Wszystko mają, co, co, co trzeba, dałbym im dobre pieniążki, tylko wykastrował. Wykastrowałbym, żeby trzymali mój harem, bo to wiadomo, no. I sobie niech będą kastraci. Dałbym im jakiś samochód, pensyjkę, fajnie, także mogliby wreszcie poczuć, że w życiu coś osiągnęli, że są kimś i byłoby fajnie i, a po co zresztą ja jak nie korzystają także także fuchę jakąś bym im załatwił jak już bym był jakimś znanym dyktatorem i miałbym swój harem żeby mi tam nie było niepokalanych poczęć tak bo co to z tych genów by było tak no nie zaciekawie szanowni państwo to chyba by było tyle w temacie mam nadzieję że wytłumaczyłem państwu dlaczego ja akurat nie jestem za tym, żeby sobie strzelić jakiegoś dzieciaczka, bo nie czuję misji tego posiadania dzieciaczka. Dzieciaczka się strzela po to, żeby wampiry z, z organizacji religijnych, korporacji religijnych, je, jakby to powiedzieć, żeby te dzieci spęczniały od poczucia winy, nienawiści do siebie, żeby były nieszczęśliwe, żeby można było im wtedy sprzedać jakieś polepszenie nastroju, tak, występujące po spowiedzi, po komunii świętej, jak się kawałek opłatka weźmie, tak? Państwo potrzebuje na wojny mięsa armatniego. Korporacje potrzebują nieszczęśliwych ludzi, żeby ciągle im wpychać jakieś tam jakieś tam produkty, tak? Że jak będziesz miał ten i ten produkt, no to będziesz super życie miał. Więc ciągle sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi, bo nieszczęśliwym człowiekiem można pokierować, powiedzieć mu o, tam jest twoje szczęście i my jak te myszy i chomiki w tym takim obracającym się kółku sobie latamy, więc, wasze dziecko, to nie jest misja. Wy tworzycie nowego chomika do tego całego terrarium, gdzie tam jest jakiś wąż, który sobie to wszystko zjada. Jesteśmy wykorzystywani, jest wykorzystywana nasza energia duchowa, psychiczna. Jesteśmy eksploatowani. No, ktoś może powiedzieć, że jest okej, okay. i jest okej. Okay. My eksploatujemy jako ludzie zwierzęta, które przecież nie chcą być zabijane, chcą żyć. Traktujemy je w obrzydliwy sposób. A zwłaszcza Żydzi i Muzułmanie, ubój rytualny to jest ohydna rzecz. Żadne zwierzę nie powinno przechodzić uboju rytualnego. To jest hańba dla ludzkości, żeby w czasach, kiedy nie jesteśmy wcale już uzależnieni od jedzenia mięsa i tego mięsa już jeść nie trzeba, wszystkim mięsożercom przypominam, że połowa ponad miliardowych Indii nie je mięsa i tam nikt nie umiera z niedoborów żelaza, nie ma żadnych niedoborów żelaza i ludzie normalnie żyją. To, co daje mięso, można uzupełnić innymi pokarmami. Mało tego, dzisiejsze mięso to jest mieszanina antybiotyków, sterydów i całej masy in, innych chemicznych syfów, które nasz organizm, jeśli jest w miarę młody i silny, jakoś pozbywa się. A jak się nie, nie da rady pozbyć, no to zaczyna się rak. Zobaczcie, ile jest raków. Im więcej chemii w pożywieniu, tym więcej nowotworów w narodzie. Dlatego, my eksploatujemy w ohydny sposób zwierzęta. I my jesteśmy eksploatowani psychicznie. Czy to przez innych, cwańszych ludzi, drapieżniki, wilki, czy też przez jakąś, jak mówią teorię spiskowe, reptilianuszy i tam jakichś innych, yy, byty duchowe. Yy, nie wiem, tego nie wiem, no bo skąd nie bym mam wiedzieć, ale faktem jest, że od dzieciństwa jesteśmy. Jest taki lejek do głowy brany i tam jesteśmy uczeni nienawiści do siebie, poczucia winy. Szkoła nas nie uczy asertywności, nie uczy nas kochać siebie, mieć wysokie samooceny. My żyjemy w systemie, który nienawidzi ludzi. I wyobraźcie sobie, że jak dzieciak się urodzi, no w takiej mojej rodzinie by się urodził, to przecież ja bym zadbał o asertywność, żeby z tego dzieciaka sobie nie robili worka bokserskiego, zadbałbym o to, żeby mu wytłumaczyć, że wszędzie są drapieżniki i wampiry, które polują na to, żeby dać mu poczucie nieszczęścia. Bo Państwo mogą się teraz uśmiechnąć, no co ten Marek gada kocopoły. Tak? No to czymże jest poczucie braku nowego smartfona? No po co Wam nowy smartfon? Ja mówię po sobie, bo ja przeżywam, jak Państwo wiedzą, od dwóch miesięcy przeżywam Chciałbym sobie kupić smartfona, ale przecież ja mam smartfona, z którego korzystam. Mam iPhone SE, on mi dobrze służy. Owszem, przydałoby się lepsze nagrywanie filmów, bo mikrofon ma wspaniały, to trzeba powiedzieć. Przydałoby się większy ekran, bo czasem zaglądam sobie coś tam lubię poczytać, ale tak naprawdę noża na gardle nie mam. Więc, ale zobaczcie jaki mam rozpierdol emocjonalny. No skąd on się wziął? A no stąd, że oglądałem dużo recenzji, jakie to fajne mieć takiego flagowca. Tylko, że dla mnie akurat, szanowni Państwo, ja posiadam te pieniądze na tą S9, czy tam S9+, tylko mi po prostu tych pieniędzy jest szkoda, no bo trochę wysiłku to jednak zabrało, żeby te pieniążki zarobić, tak więc, szanowni Państwo, no nie chcę, nie chcę po prostu, nie chcę po prostu wywalać pieniędzy i tak się, no, programuje się wewnętrznie na to, żeby poczekać sobie na na tą S10. Jeśli to ta S10 ma być, tak jak mówią, rewolucją, no to sobie kupię tą najtańszą S10, a jeśli ma być tylko ewolucją, że tam jakieś parę bajerów dodadzą, no to sobie kupię tańszą S9. No tak sobie pomyślałem. A może sobie kupię nawet tego S9 Note, tak? Nie, to się nie nazywa Nota, czyli 6,4 cala z penem do pisania. No to jest bardzo fajny pomysł, tak? Także, no teraz obecnie to są straszne pieniądze. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Nasze dzieci to jest taka hodowla, właśnie takie poczucie nieszczęścia, rozbicia wewnętrznego. To się w nas montuje po to, żeby nas zmotywować do kupna czegoś, do, do określonych aktywności, do bycia w danej korporacji religijnej, do chodzenia na wojny, gdzie tam stoi jeden władca z, z cwanymi chłopakami, bankierami, przemysłowcami, i po drugiej stronie te same chłopaki stoją, tylko. Um, inaczej się nazywają i oni sobie tam robią wojenki między sobą, a my na tych wojnach giniemy, nasze dzieci. Dlatego ja uważam, że to rodzenie dzieci jest po prostu przereklamowane i ja nie muszę tego robić, ponieważ wielu ludzi to robi. Szkoda tylko, że wielu ludzi nie rozumie, w jaki sposób jesteśmy wykorzystywani, w jaki sposób to dziecko należy ćwiczyć od małego, dlatego, że w szkole tego nie nauczą na pewno. Szkoła to jest kuźnia debili, szkoła to jest wyrównanie Wszystkich, co jest bezsensem, bo dzieci nie są równe. No, no słuchajcie, no, no ja Wam podam przykład tak jak mój taki już nieżyjący kolega, no tam chyba zarżnęli, bo był dealerem. No słuchajcie, on miał od, od dzieciaka, robił bardzo skomplikowane równania matematyczne w głowie. No miał ewidentny talent. Byli też inni chłopacy, którzy no po prostu no, 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 no nie za bardzo się nadawali do nauki. No nic nie wchodzi do głodu. Ja natomiast no też same pały miałem, ale pierwszy umiałem w szkole czytać, pisać czytałem książki, Biblię, tak chyba od czwartego czy piątego roku życia. No nie mogli mnie rodzice oderwać, bo tylko coś czytać chciałem. No i teraz szkoła traktuje te trzy osoby równo. No przecież jest rzeczą oczywistą, że tego mojego świętej pamięci nieżyjącego kolegę, którego bardzo miło wspominam, bo mi kiedyś chyba życie nawet uratował, no, to przecież wiadomo, że jego trzeba matematycznie rozwijać. Mnie trzeba rozwijać w kierunku, żebym czy był dziennikarzem, czy pisarzem. No, w takich kierunkach, bo do matematyki za bardzo się nie nadawałem. Chociaż jak mnie przycisnął ten, jak miałem komisyjny w liceum egzamin z matematyki, jak mi przycisnął ten karateka, co był, no to dostałem piątkę na komisję, czyli się okazało, że ja jednak matematykę mogę ogarnąć. No, tylko po prostu mi się nie chciało. A tego gościa, który się nie chciał uczyć, przecież to bez sensu go uczyć o tych rozwinikach, pantofekach, przecież to jest kompletny debilizm. Przecież jego trzeba wziąć i jego trzeba przyuczyć. Czy to do jakiegoś zawodu zobaczyć, czy on chce być ślusarzem, czy mechanikiem. Przecież to są bardzo potrzebne zawody, w których może zarabiać naprawdę dobre pieniądze. I to jest właśnie siła państwa. Chłopak, który lubi jakieś takie roboty na powietrzu, lubi się poruszać, ogarnąć, no, no to on musi robić to, co lubi, a nie, że taki chłopak, który się nadaje do, do ślusarki, czy, do, czy chciał byłby dobrym, nie wiem, stolarzem, czy mechanikiem samochodowym, no to takiego gościa biorą do prywatnej uczelni marketingu, go uczą, taki gościu jest po prostu nikim, no powiedzmy sobie to szczerze. Nie umie nic, z tego marketingu to jest cała masa absolwentów z papierem, którym można jedynie dupsko podetrzeć, on nie umie nic, a tak byłby mechanikiem kłaniałyby mu się profesory, pisarze, wszyscy by mu się w pas kłaniali, bo każdy chce mieć dobrze samochód zrobiony i zarabiałby naprawdę kupę kasy, byłby zadowolony, szanowany, byłoby dwa razy w roku na fajne wycieczki, na fajne hobby, a tak po marketingu chłopak ani mechaniki nie opanował, z marketingu się gówno zna i co on, gdzie on pójdzie? Na magazyn rozpakowywać paczki gdzieś tam w Amazonie, czy zapakowywać. I to jest właśnie nieszczęście. Tego chłopaka na matematykę, na informatykę, żeby on coś robił, czy do fizyki, czy do, na naukowca, mnie do dziennikarstwa. No przecież aż się prosiło. Przecież gdybym ja był w gminie żydowskiej, to od razu mądry nauczyciel by zobaczył, by powiedział w gminie żydowskiej, nie wiem jak to tam się u nich nazywa, że, że Marek ma takie, no lubi czytać, pisać tak. No zaraz by się szybko wzięli za mnie, żeby, żeby to zrobić. Przecież ja już w wieku dwudziestu kilku lat byłbym uznanym dziennikarzem. Jakby w to władowali tyle energii, co trzeba, to, to przecież to byłaby fenomenalna kariera. Ja jestem po prostu, mam do tego talent. I mógłbym mówić i coś, może nie byłbym jakiś najlepszy, ale z całą pewnością coś bym osiągnął. W wieku 25 lat zamiast być z ciężką chorobą nerwową i z IBS-em, to już bym był ogarnięty, miał pewnie mieszkanie, samochód. I tak to jest, kurwa, że no, szkoła robi debili. No, szkoła uśrednia, dzieci nie są średnie, ludzie nie są średni. Ludzie nie są tacy sami, ale musi być nauczyciel, który podchodzi indywidualnie. A nie wszystkich traktuje porówno. Jeszcze do tego rodzic, debil, który jest zadowolony, bo w szkole mu zadanie domowe dzieciakowi do wkucia coś dali. Do dziecka trzeba podejść indywidualnie. Ja w ogóle bym się dzieckiem zajął, żeby dziecko miało indywidualny tok nauczania w domu, bo co szkoła nauczy? Po chuj dzieciakowi wiedza o rozwilitkach, pantofelkach i tak to zapomni ten głupot. Dzieciak musi umieć podstawy matematyki, musi ładnie pisać, musi ogarniać geografię. Eee, można mu sandżaje puścić. On wytłumaczy, że Ziemia jest płaska. <laughs> Także, szanowni państwo, można by takie lalki wypuścić. Mody, taki plastikowy sandżaja, plastikowy z koroną na głowie. Dobra, szanowni państwo, bo to za długo, e, za długo. Także, szanowni państwo, pozdrawiam was serdecznie. Aż bym ją złapał za włosy, i bym ją przygniął do łóżka, obsypałbym ją całą pocałunkami i prezentami. Lepiej brzmi, nie? Kurwa, całować tylko chce, torebki niech kupi jaką, szpileczki niech kupi. Kupi dziewczynę, spokojnie, tylko leż spokojnie. Maruś wszystko kupi, bo Maruś jest takim trochę betą. Cholera, wydało się. Szanowni Państwo, pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się miłego dnia. Cześć.